Dzień dobry. Dzisiaj trzeci rozdział pierwszego listu Jana. Patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, abyśmy byli nazwani dziećmi Bożymi. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeszcze nie objawiło się, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy objawi się, będziemy mu podobni, bo ujrzymy go takim, jakim on jest. A ktokolwiek ma w nim tę nadzieję, oczyszcza siebie tak, jak on jest czysty. Każdy, kto popełnia grzech, ten i przestępuje prawo. Grzech jest przestępstwem prawa. A wiecie, że on objawił się, aby zgładzić nasze grzechy. I że grzechu w nim nie ma. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go i nie poznał go. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł grzeszy od początku. Na to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Ten, który narodził się z Boga, nie popełnia grzechu, dlatego że nasienie jego w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż jest narodzony z Boga. Po tym poznaje się dzieci Boga i dzieci diabła. Każdy, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga. Również i ten, który nie miłuje swojego brata, bo to jest poselstwo, które słyszeliście od początku, abyśmy jedni drugich miłowali. Nie jak Kain, który był ze złego i zabił swojego brata. A dlaczego go zabił? Bo jego czyny były złe, a czyny jego brata sprawiedliwe. Nie dziwcie się, moi bracia, jeśli was świat nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia. Dlatego, że miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie życia wiecznego. Przez to poznaliśmy miłość, że on za nas położył swoją duszę i my powinniśmy kłaść duszę za braci. A kto ma dostatek w świecie i widzi, że jego brat jest w potrzebie, a zamyka swoje serce przed nim, jak więc zostaje w nim miłość Boga? Dzieci moje, miłujmy nie słowem lub językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznajemy, że jesteśmy z prawdy i przed nim uspokoimy swoje serca. Bo jeśli potępiałoby nas serce, Bóg jest daleko większy niż nasze serce i wie wszystko. Umiłowani, jeśli by nasze serce nas nie potępiało, ufność mamy w Bogu. I cokolwiek prosilibyśmy, otrzymamy od Niego, bo przykazania Jego zachowujemy i czynimy to, co się podoba przed Jego obliczem. A to jest Jego przykazanie, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa i miłowali jedni drugich, jak nam przykazał. A kto zachowuje Jego przykazania, ten w nim mieszka i on w nim. I po tym poznajemy, że w nas mieszka przez Ducha, którego nam dał. Łaska, którą Bóg nam okazał, jest przeogromna. On nas uratował i mamy z Nim bliską społeczność. Możemy być Jego umiłowanymi dziećmi. Jesteśmy nie tylko uratowani, ale i umiłowani. Jako dzieci żyjemy w bliskiej społeczności z Bogiem, naszym Ojcem. Relacja ta automatycznie oddziela nas od świata. Ludzie nie poznali i nie zrozumieli Pana Jezusa i Jego Ojca, gdyż Jego pochodzenie i wygląd całkowicie różniły się od ich wyobrażenia, o czym czytamy w Ewangelii Jana,
8 rozdział, 23 werset. I rzekł do nich, wy jesteście z niskości, ja zaś z wysokości. Wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. I podobna myśl w 42 wersecie tego rozdziału 8 Ewangelii Jana. Rzekł im Jezus, gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. Jeżeli posiadamy to samo życie, co Pan Jezus, świat nas nie rozumie. Tak samo jak nie rozumiał Jego. Teraz jesteśmy dziećmi Bożymi i korzystamy z miłości Ojca. Nie wiemy, co będzie później. Jest to tajemnicą naszego Pana. Aby Go zobaczyć takim, jakim jest, w chwale, musimy być do Niego podobni. Czy nadzieja, że będziemy z Nim, motywuje nas do oczyszczania siebie i swojego życia? W wersecie 4 scharakteryzowany jest grzech. Przestępstwo prawa nie polega jedynie na tym, że łamie się jakieś konkretne przykazanie, ale i na tym, że uznaje się tylko siebie samego i swoje zasady. Wszystko, co czynimy samowolnie, bez pytania się o wolę Bożą, jest w jego oczach grzechem. Aby zgładzić grzechy, musiał przyjść ten, w którym nie znaleziono żadnej winy. I występujące w wersecie 7 wyrażenie postępować sprawiedliwie mówi o praktycznej sprawiedliwości. Czytamy o tym też w pierwszym liście Jana, 2 rozdział, 29 werset. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził. Nasze postępowanie jest powiązane ze sprawiedliwością, gdy jest ono zgodne z wolą Bożą. W naszym życiu widzimy to po owocach, które są zależne od rozwoju, tak samo jak w przypadku drzewa wydającego owoc. Sprawiedliwość jest dowodem istnienia w człowieku nowej Bożej natury. Natomiast samowola lub bezbożność są wynikiem braku relacji z Bogiem, o czym czytamy w tym 3 rozdziale w wersecie 10. W wersecie 9 tego 3 rozdziału 1 listu Jana czytamy o nowej naturze tego, kto prawdziwie się narodził z Boga i nie żyje już według ciała, dlatego nie może grzeszyć. Nie może grzeszyć. Dzieci Boże cechują się nie tylko sprawiedliwością, ale także miłością. Miłość leży w naturze Boga i także my ją otrzymaliśmy. Dlatego nasze postępowanie powinno być podobne do Jego postępowania. Miłość braterska oraz sprawiedliwość to cechy charakterystyczne dzieci Bożych, natomiast ich przeciwieństwem jest nienawiść i świadome przestępowanie przykazań, czyli samowola, co cechuje dzieci diabelskie. Dobitnym tego przykładem jest właśnie Kain. Między rodziną Bożą a tymi, którzy wywodzą się od złego, jest niezmierzona przepaść. Dlatego nie powinniśmy się dziwić, że świat, czyli ludzie niewierzący, nienawidzą dzieci Bożych. Staje się więc jasne, że przeszliśmy ze śmierci do życia dzięki temu, że zostaliśmy zrodzeni z Boga. To zostało dokonane przez Boga. W Ewangelii Jana, 5 rozdział, 24 werset, Pan Jezus mówi takie słowa. Zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł śmierci do życia. Czyli kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł śmierci do życia.
To zadanie, słuchanie i wiara należy do nas. Miłość do braci jest spowodowana tylko i wyłącznie istnieniem nowego życia. Ale rzeczywiste źródło tej miłości nie leży w nas. Aby prawdziwie zrozumieć, czym jest miłość, musimy ciągle na nowo myśleć o wielkości, wspaniałości i doskonałości Pana Jezusa, a równocześnie widzieć biedę, grzech i nędzę w nas samych, za których On dał swoje życie. Jedynie przez zgłębienie tego wielkiego daru Bożej miłości jest możliwe, abyśmy odpowiedzieli na wezwanie zawarte w wersecie 16. Z kolei w Rzymian 16, rozdział 3, 4 werset. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie szyi swej nadstawili, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie. W tym fragmencie widzimy pewne małżeństwo, które doświadczyło tego właśnie w praktyce nadstawiania swojego życia za innych. I miłość nie jest uczuciem samym w sobie. Miłość nie jest uczuciem. Nie wyraża się ona tylko w czułych słowach, lecz w czynach i w prawdzie. Miłość, którą poznaliśmy w wersecie 16 tego trzeciego rozdziału pierwszego listu Jana, nie wyraża się w pustych słowach, ale objawia się w cudownym czynie. Życie apostoła Piotra jest pouczającą ilustracją wersetów od 19 do 20. Piotr rzeczywiście miłował Pana, ale kiedy chciał tę miłość okazać w czynie przy pomocy własnej siły, no niestety poległ, poniósł klęskę. W tym czasie zarówno miłość Boża, jak i prawda nie przynosiły w jego życiu żadnego zaobserwowanego przez nas na kartach Biblii owocu. Przeciwnie, oskarżało go własne serce. Kiedy wyszedł na zewnątrz, gorzko zapłakał i pewnie myślał, że wszystko stracone, lub mógł tak myśleć. Ale Pan Jezus widział miłość na dnie jego serca, dlatego wszystko naprawił. O czym czytamy w Ewangelii Jana 21 rozdział, 17 werset. Rzeczę mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie? I odpowiedział mu, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzecze mu Jezus, paś owieczki moje. Z kolei w trzecim rozdziale pierwszego listu Jana, werset 22, otrzymujemy check in blanco, czyli taki pusty czek, który mamy sami uzupełnić. Tylko kto go może wypełnić? W cudzysłowie słowo będziemy, jest tu mowa o tych, którzy są w posiadaniu takiego sumienia, serca, których nie potępia serce, którzy przestrzegają jego przykazań i czynią to, co miłe przed jego obliczem. Chodzi o chrześcijan charakteryzujących się czynną miłością i posłuszeństwem. Ich myśli i pragnienia są w pełnej harmonii, zgodności z Bogiem. Mogą więc prosić zgodnie z Jego wolą, a On ich wysłuchuje. I wiara i miłość braterska są rezultatem prawdziwego nawrócenia. Jest to bardzo ważne, żeby to rozumieć. Bardzo często te cechy występują w Nowym Testamencie razem, co widzimy m.in. w Kolosan 1 rozdział 4 werset. Bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych. Jan także wymienia je łącznie. I
podaje jako przykazanie, ponieważ żył w czasach, w których zauważalne już było pewne odchylenie od prawdy.